Maraton to jedna z najbardziej prestiżowych dyscyplin olimpijskich, rozgrywana zresztą od pierwszych nowożytnych igrzysk. Tymczasem w ostatnich latach dyscyplina ta jest wyjątkowo zdominowana przez dwie nacje, Kenijczyków i Etiopczyków. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego właśnie oni? Dlaczego jak popatrzeć na 10 najlepszych wyników w historii maratonu, są tam sami Kenijczycy, sami Etiopczycy? Czy to kwestia genów, czy to kwestia wyjątkowego miejsca, gdzie trenują na dużej wysokości, czy jeszcze czegoś innego? Oddajmy głos jednemu z najsłynniejszych długodystansowców w historii, Haile Gebrselassie, Etiopczykowi, dwukrotnemu medaliście olimpijskim. Lifestyle when you are a child and the place where you live, the food what you eat and the training what you do. Finally, what it comes, a good result. The role model. Liczy się styl życia. Już od dziecka ważne jest, gdzie mieszkasz, co jesz i jak trenujesz. To wszystko ma wpływ na rezultaty, jakie osiągasz. Ważne jest również, aby mieć wzór do naśladowania. Jeśli jakieś dziecko zobaczy, że ktoś z jego wioski, z Etiopii, wygra maraton, zapyta, dlaczego ja miałbym tego nie zrobić. Jeśli pojedziesz do Etiopii lub Kenii, zobaczysz dzieci biegające boso po dworze. Później drogę do szkoły również pokonują biegnąc. W końcu nie zapominajmy o wysokości, na jakiej trenujemy. Jeśli ćwiczysz tam, gdzie w powietrzu jest mniej tlenu, to jeśli wystartujesz na nizinach, masz przewagę i wygrywasz. That is the training how they started. And then what it comes? The place where they live. If you live not just on altitude, if you train there, there is less oxygen. You come here and compete, you win. There is an advantage. W jakim procencie Kenijczycy i Etiopczycy zawdzięczają tą swoją dominację w długich dystansach genom, a w jakim procencie ciężkiej charówce, wyjątkowym metodom treningowym i miejscu, gdzie trenują, czyli na dużej wysokości? Posłuchajmy, co mówią dwaj główni faworyci do medalu w Londynie, Kenijczycy Wilson Kipsang i Emmanuel Mutai. Moim zdaniem 70% to geny, a pozostałe 30% to wysiłek, jaki wkładany jest w trening. Niewątpliwie mamy talent. Pokazują to zawodnicy, którzy bez specjalnych treningów potrafią osiągać dobre rezultaty. Nasi biegacze cechują się również dobrym zdrowiem i to zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Także nie ma jednego czynnika warunkującego sukces. Jest to ich kompilacja. It's a combination of so many things. It's not just a one line, then you perform. No, no. To na koniec posłuchajmy jeszcze teorii Gebrselassie, dlaczego na tych igrzyskach triumfowali Etiopczycy, a na innych Kenijczycy. Jeśli warunki atmosferyczne są takie jak w Etiopii, wygrają Etiopczycy. Sydney przypominało Etiopię, Pekin, Kenię. Tutaj natomiast szanse są równe, chociaż oczywiście chciałbym, aby wygrała Etiopia. Of course, I like to win the Ethiopians.